To, czym się chcę podzielić dzisiaj, to jest kilka miejsc o miłości, Bożej miłości. O Jego miłości, która jest wlana w nasze serca, o Jego miłości, która jest Jego miłością. Wiecie, że my tak naprawdę jako ludzie nie jesteśmy w stanie kochać, nie jesteśmy w stanie miłować. My jako ludzie jesteśmy stworzeni, żeby odzwierciedlać miłość. My jesteśmy stworzeni do relacji z Bogiem, do społeczności z Nim. On nas stworzył dla siebie. Kiedy Bóg stworzył człowieka, to On chciał mieć przyjaciela. On chciał mieć kogoś bliskiego i On chciał, żeby swoją miłość mógł przelewać i żeby to mogło tak jak w lustrze odbijać się i emanować na zewnątrz. Taki był plan i taki był zamysł Boży. I On się nie zmienił. Nigdy nie było planu B, On się nie zmienił, On dalej Ciebie kocha, On dalej szuka człowieka, On przegląda ziemię, Jego oczy przepatrują i szuka kogo, kto by był bliski, kto chce być w Nim z relacji. Amen. I chciałbym, żebyśmy otworzyli już Słowo Boże, zaczęli rozważać. List do Efezjan, 4 rozdział, 29 werset. Wiecie, takie jakieś słowo któregoś dnia, dosyć dawno już to było, może miesiąc temu, dotkło mnie takie słowo, gdzieś tam usłyszałem i w duchu, w moim sercu i od razu sobie go przypomniałem. My bardzo dużo znamy słów na pamięć i to jest dobre. To jest dobre, kiedy my możemy zacytować, kiedy my możemy Duch Święty obudzić w nas słowo. To jest niesamowite, słuchajcie, to jest taki jakbyś w skarbcu był. Lubicie mieć coś w zapasie, w skarbcu? Tak? Już nie powiem nawet o pieniądzach. Jest fajnie mieć coś takiego, wiecie, na białą godzinę. Kiedy mamy coś i wiemy, że możemy pójść, bo nie brakło. Ale tutaj jest mowa o Słowie Bożym. I wiecie, gdzieś to Duch Święty dotknął w moim sercu i to się obudziło i nie zasmucajcie Ducha Świętego, którym jesteście zapieczętowani na dzień odkupienia. To jest chyba 30 werset, 4 rozdział, 30 werset. I wiecie, bo budziło się takie pragnienie szukania w moim sercu. Tak, to jest 30 werset 4 rozdziału. Mamy otwarte i popatrzcie tak. Nie zasmucajcie też Bożego Ducha Świętego, którym was opieczętowano na dzień odkupienia. Amen. I ten werset przypomniał mi Duch Święty i wiecie, tak mocno dotknęło mnie i zacząłem się zastanawiać, Boże, Duchu Święty, proszę Cię, pomóż mi i powiedz mi, co to znaczy dokładnie zasmucać Ciebie. Ja Ciebie kocham, ja chcę być z Tobą w społeczności, w relacji, ja się cieszę, że Ty mi przypominasz Słowo Boże, ja się cieszę, że Ty mnie budzisz. Wiecie, chcę Wam powiedzieć, że od kilku lat nie używam w ogóle budzika. Ja się modlę i rozmawiam z Duchem Świętym i mówię, nie chwalę się tym, bo to jest naprawdę niesamowite. I mówię, Duchu Święty, dzisiaj chcę o tej godzinie, znaczy dzisiaj, jutro, jeżeli to jest jeszcze dzień poprzedni, jeżeli to jest ten sam dzień, to tak. I Duch Święty budzi Cię. Ja wiem, że nie muszę mówić tutaj nic nowego, bo większość z Was tak robi. To jest relacja, naprawdę. Jeżeli chcesz doświadczyć Ducha Świętego, spróbuj w takiej najmniejszej rzeczy, że On Cię wysłucha. Wiecie, budzisz się 4:30, oczy otwarte, nie chce Ci się spać i gdy w tym momencie wstaniesz, jesteś zupełnie wypoczęty. To jest realne. Ja chcę Was zachęcić, żebyśmy w taki żywy, normalny, realny sposób doświadczali obecności Ducha Świętego, który jest na tej ziemi, który jest w nas, w naszym sercu i On naprawdę chce z nami współpracować. Amen? Doświadczacie tego. Ja się cieszę. Widzę uśmiech na waszych twarzach. Także wiem, że nie jestem sam w tym wszystkim. Kiedyś to mówiłem, że zaparz dwie kawy. Wiecie, to jest niesamowite. On jest pośrodku nas. Takie pytanie zawsze zadaję. Gdzie jest Jezus Chrystus dzisiaj? Gdzie Jezus Chrystus jest? W niebie. Siedzi po prawicy Boga. Amen. Gdzie jest Bóg Ojciec? W niebie. Amen. Jest napisane, niebo jest tronem Jego. A gdzie jest Duch Święty? Pośród nas. Amen. Pan Jezus powiedział wyraźnie, ja muszę odejść. I kiedy odejdę, poślę wam pocieszyciela. Innego, to słowo innego jest powiedziane tego samego rodzaju, który ja jestem. Taki sam. Pocieszyciel w moim imieniu, Duch Święty, który przyjdzie, On was wprowadzi we wszelką prawdę. On wam powie o wszystkim, co będzie przed wami. On wam oznajmi rzeczy przyszłe. Duch Święty jest naszym przewodnikiem, jest naszym przyjacielem, jest Bogiem tutaj pośród nas na ziemi. Amen? Halleluja. I wiecie, jak jest cudowne, że On jest pośród nas, On jest w nas i On też przychodzi nad nami.
kiedy uwielbiamy imię Jezusa, kiedy wywyższamy. Zastanawialiście się kiedyś, skąd się biorą te słowa, te emocje, te naprawdę to wzniosłe w nas, ta chwała, którą chcemy oddać Jemu? To właśnie Duch Święty bierze z nieba i przynosi do nas. Amen? On przynosi to, co jest w niebie. I czasami się zastanawiam, Boże, ale dzisiaj, ja nie wiem, skąd się to wzięło, ale Ty zrobiłeś coś niesamowitego przez moje ciało, przez moje usta, przez moje uwielbienie. Naprawdę jestem Tobie wdzięczny. Bóg właśnie tak robi. Duch Święty w nas budzi, bo On wie, czego oczekuje Ojciec. On wie, jaki Ojciec ma upodobanie, jaki On ma gust. Amen? Jest nawet napisane, że Bogu się można podobać. Amen? Więc Duch Święty najlepiej wie, bo On jest Bogiem. I On zna Ojca, zna Jezusa Chrystusa i On dokładnie może Ci przynieść sposób, czy też pragnienie, czy też uwielbienie, jakiego świat nie widział. Bo to On tylko wie. Amen? Dlatego Duch Święty jest tak bardzo nam przyjazny, jest kochaną osobą. I tutaj takie słowo, któregoś dnia obudziłem się i słyszę, nie zasmucajcie też Bożego Ducha Świętego, którym jesteście zapieczętowani na dzień waszego odkupienia. I sobie pomyślałem, czym mogę zasmucić Ducha Świętego? No, jest dużo rzeczy, którym mogę zasmucić i wiem, mam odpowiedź na to. Na pewno to jest grzech, na pewno to jest jakieś odstępstwo, na pewno to są jakieś rzeczy, ale tak naprawdę chciałem docieknąć do tego w taki sposób, kiedy żyję każdego dnia, kiedy szukam Boga, kiedy naprawdę zależy mi, żeby być blisko z Nim i w ogóle nie myślę o tym, żeby zgrzeszyć. Nawet mi daleko do tego, wiecie, brzydzę się grzechem. Kocham Jezusa, kocham Boga, chcę być blisko Niego i to jest moją radością, moim rozkoszem. I tutaj jest napisane, ale nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego. I wiecie, otworzyłem to słowo, odszukałem go i to jest Efezjan, właśnie ten, który otworzyliśmy. I chciałbym, żebyśmy werset wcześniej i trochę wersetów dalej przeczytali. 29. Jest tak, niech z waszych ust nie wychodzi żadne zepsute słowo. Mówcie tylko o tym, co dobre do zbudowania, dla zbudowania. W potrzebie, tak by na słuchających mogła spływać łaska. I właśnie teraz ten werset. Nie zasmucajcie też Bożego Ducha Świętego, którym was opieczętowano na dzień odkupienia. Usuńcie spośród siebie wszelką gorycz i gwałt, gniew, krzyk i oszczerstwo i nie tolerujcie po swojej stronie najmniejszej niegodziwości. Bądźcie jedni dla drugich, uważajcie teraz uważnie, bądźcie jedni dla drugich mili, serdeczni, przebaczajcie sobie nawzajem, podobnie jak wam Bóg przebaczył w Chrystusie. I 5, 1 werset, naśladujcie Boga jako ukochane dzieci. 2 werset, żyjcie też w miłości, podobnie jak Chrystus, On nas ukochał i dla naszego ratunku dobrowolnie złożył siebie Bogu na ofiarę, niczym piękny zapach. Amen? Do tego wersetu może? I słuchajcie, otworzyły się mi oczy, że właśnie zasmucać Bożego Ducha, to znaczy nie dbać na kogoś, kto jest moim bliźnim. Nie dbać na mojego brata, na moją siostrę. Wręcz tutaj jest napisane, żeby wszelkie słowa, wszystkie rzeczy te, żeby były wyeliminowane z naszego życia. I wiecie, tak bardzo prosto, tak bardzo łatwo można zasmucić Bożego Ducha właśnie przez to. Właśnie przez to, że będziemy na kogoś po prostu patrzeć źle, myśleć o nim źle, czy nawet już nie mówię nawet wypowiedzieć złe słowa, to zasmuca Bożego Ducha Świętego. Amen. Dlatego, że tutaj jest napisane, że Jezus Chrystus ukochał wszystkich. On umiłował i oddał swoje życie za wszystkich. I dla Niego wielką radością jest, kiedy każdy grzesznik się nawraca. I wiadomo, że będziemy mieć upadki i wszyscy będą mieć upadki. Ale to nie jest powód, żeby kogoś lekceważyć, czy kogoś obmawiać, czy kogoś poniżać. Bo to zasmuca Bożego Ducha Świętego. I ten werset w tym kontekście jest właśnie napisany, że to zasmuca Ducha Świętego. Amen. Zatem czym nie zasmucać Ducha Świętego? I teraz już lecimy dalej. Wiecie, To jest właśnie to, że kiedy my jesteśmy w Bożej miłości, kiedy my kochamy tak jak Jezus Chrystus. Tutaj ten drugi werset jest niesamowicie wysoko poprzeczka postawiona, bo jest napisane, że tak jak Chrystus, śladami Chrystusa. Nie umiem sobie tego wyobrazić, więc dlatego nasz umysł czasami może tego nie przyswoić. Potrzebujemy Ducha Świętego, żeby nam pomógł. Żebyśmy mogli przeżyć to wiarą, przyjąć to wiarą i zacząć żyć Jego owocami. Amen. I co? W liście do Rzymian jest napisane, że może być obłudna miłość.
Miłujcie jedni drugich, tam jest napisane w liście do Rzymian, miłością nieobłudną. Więc zawsze sobie robię takie przeciwstawieństwo, jeżeli jest miłość nieobłudna, to może być też i obłudna. Jaka jest miłość obłudna? To jest taka, kiedy nie jest tak, jak jest w moim sercu, a jest na zewnątrz. Zgadza się? Kiedy coś na zewnątrz wygląda inaczej niż jest w rzeczywistości, to jest obłudne. Jeśli miłości nie ma w moim sercu, to na trudno jakieś wysiłki, jakieś starania, coś takiego, że wiecie, no jakoś to musi wyglądać, prawda? Więc po co się męczyć? Miłość niech będzie szczera. Miłość niech będzie naturalna. Niech ona będzie owocem. Niech ona będzie wypływała. I zaraz będziemy mówić o tym, co zrobić. Dlatego, że przyznam się wam, że to ja zauważyłem, że w moim życiu zaczęła być pospolita. Zacząłem się męczyć z tym, przyznam się wam, i zaczynam się męczyć z tym, że postrzegałem rzeczy trochę tak po świecku i trochę po Bożemu, jeżeli tak można powiedzieć. Ale wiecie, kiedy żyjemy w świecie między ludźmi, kiedy żyjemy w tym systemie, kiedy słuchamy tego, co się dzieje na zewnątrz, to łatwo jest zatracić tę ostrość, wiecie, taką naprawdę czystą Bożą miłość. Amen? Zgadza się? I tak zobaczyłem, że w moim życiu, wiecie, tego lubię, a tego mniej. Ten mi coś powiedział, więc już trochę go będę unikał. Nie muszę się z nim spotykać. Wiecie, i nic złego w tym nie ma, nie? Przecież nikomu krzywdy nie zrobię. Mogę się do niego uśmiechać, mogę się z nim przywitać, mogę być całkiem serdeczny. Pomogę mu, jeżeli cokolwiek tylko potrzeby. To we mnie jest zawsze, nie ma nigdy, żeby tam komuś nie pomóc. I zobaczyłem, że jest mi z tym niewygodnie. Powiedziałem, Boże, nie chcę tak żyć. Boże, ja nie chcę żyć nieobłudną miłością. Tak, obłudną miłością. Ja chcę żyć miłością szczerą. Miłością szczerą, która będzie wypływać, która będzie naprawdę Twoją miłością. Amen? I wiecie, zacząłem się modlić. I właśnie Duch Święty przyszedł z pomocą i mówi, nie zasmucajcie mnie. Nie zasmucaj mnie. A właśnie taka nieszczera miłość jest tym, co zasmuca Ducha Świętego. I teraz już chciałbym powiedzieć, przejść, żebyśmy mogli czytać to, co... Wiecie, list do Koryntian, pierwszy list do Koryntian, 13 rozdział, to jest hymn miłości, prawda? I o miłości, gdybyśmy chcieli powiedzieć, ja sobie przeznaczyłem, że dzisiaj będę mówił 35 minut. Pierwszy raz w życiu może tak krótko. Dlatego będę się bardzo streszczał, będę bardzo się śpieszył. Podobało się mi na dniach uwolnienia, kiedy pastor Andrzej mówił krótko i było zwięźle, treściwie, i sobie muszę mu dorównać. I powiem wam, list do Koryntian, hymn o miłości. Jaka jest miłość? Kiedy zacząłem czytać to zacząłem się zastanawiać, Boże, jak jesteś niesamowity. Jak wysoko stawiasz poprzeczkę. Jak ty niesamowity jesteś w swojej miłości. Czy ja jestem w stanie sprostać temu? I wiecie, jaka była odpowiedź? Nie. Nie ma mowy. Swoimi siłami nie jesteś w stanie ani drugiego wersetu przygarnąć. Zgadza się? To jest miłość bezwzględna. To jest miłość nieobłudna. To jest miłość, wiecie, kiedy przeczytałem to raz, kiedy przeczytałem to drugi raz, całych 15 tych wersów miłości, jaka ona jest. Kiedy czytałem to drugi raz, kiedy przeczytałem trzeci raz, to powiedziałem, Boże, jaka ta miłość, jaka ona jest naiwna, jaka ona jest naprawdę łatwowierna. Przecież to jest niemożliwe. Przecież wystawisz się na byle atak. A właśnie nie. Boża miłość, ona jest mocą. Amen? To jest coś niesamowitego. I nie będziemy czytać listu do Koryntian. Możecie przeczytać pierwszy list do Koryntian, 13 rozdział w domu. Przeczytać sobie kilka razy. Możecie pozwalam wam. Zauważyć, co z tego listu jest w moim życiu, a czego jeszcze nie ma. Ale nie chciałbym, żeby cokolwiek z nas, czy ja, czy ktokolwiek z nas jakimś na siłę, jakimiś swoimi staraniami, żebyśmy próbowali zmienić swoje życie. Nie róbmy tego. Pozwólmy Duchowi Świętemu, aby Jego miłość mogła owocować. I otwórzmy Ewangelię Jana, moje ulubione Ewangelia, która mówi właśnie o owocowaniu. Ewangelia Jana, 15 rozdział, 4 werset. Mamy otwarte? Ewangelia Jana, 15 rozdział, 4 werset. Pan Jezus mówi tak, przede wszystkim trwajcie we mnie, a ja w was. Podobnie jak
pęd nie może przynosić owocu sam z siebie, jeśli nie tkwi w winorośli, tak i wy, jeśli nie będziecie trwali we mnie. Ja jestem winoroślą, wy pędami. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten przynosi obfity owoc, bo beze mnie nie jesteście w stanie nic uczynić. Amen. Te dwa wersety może. To jest ulubione moje słowo. Wiecie, i teraz chciałbym powiedzieć, czym jest naprawdę Boży plan dla twojego i mojego życia. Bożym planem jest, abyśmy trwali w nim. Nie zabiegaj o te wszystkie 15 wersów, które są w hymnie miłości, w liście do Koryntian. Żeby być cierpliwy, to wiecie, zamknij, zaciś zęby i wytrzymaj to, żeby tylko przetrwać. To jest twoją siłą. Ale chcę wam powiedzieć, że nie tędy droga. Nie po to Jezus Chrystus umierał na krzyżu. On umarł za nas, abyśmy byli wolni. Amen. Od naszej cielesności. Wolni od naszych wysiłków, tych, których nie byliśmy w stanie, nie jesteśmy w stanie i nigdy nie będziemy. On chce, żebyśmy byli w Nim, w Jezusie Chrystusie, w Bogu, żebyśmy w Nim byli schowani. I Pan Jezus tutaj mówi bardzo prosty przykład i piękny jest ten przykład. I On mówi, trwajcie we mnie. I to jest klucz. Trwajcie we mnie, bądźcie we mnie, zanurzcie się we mnie. Jak latorość, jak ten pęd nie jest w stanie zaowocować, jeżeli jest, powiedzmy, gałązka, jeżeli bym teraz wyjął jedną gałązkę i położył ją tutaj na stół, ona nie jest w stanie urosnąć i zaowocować. Nie ma mowy, w ogóle nie ma o czym rozmawiać. I to wszyscy rozumieli. Wszyscy słuchający Jezusa byli pełni przekonania i wiedzieli, o czym mówi. Nie jest w stanie sama latorość, sam pęd nie jest w stanie zaowocować. Ale jeżeli jest szczepiony w pień, jeżeli jest szczepiony w krzew winny i ciągnie soki, i ciągnie życie z tego krzewu, z tego pnia, i on nabiera siły, to on jest w stanie zaowocować. Amen? I ten owoc jest trwały. I Pan Jezus właśnie o tym mówi. Jeśli we mnie będziecie trwać, będziecie owocować. I taki owoc jest miłość. Amen? Jeden z takich owoców jest miłość. Bo Jezus Chrystus, Bóg jest miłością. Bóg jest miłością. I kiedy my jesteśmy zakorzenieni w Bogu, a On w nas, wtedy nie ma możliwości innej, żebyśmy jakikolwiek inny owoc wydali. Zgadza się? Więc tutaj to kazanie mógłbym zakończyć. W tym momencie powiedzieć amen. Zanurzmy się w Bogu, zanurzmy się w Chrystusie. Zakorzeńmy się mocno w Nim, bo bez Niego nie jesteśmy w stanie nic zrobić. Jest tak? Ale chciałbym powiedzieć, że to jest bardzo ważne do przypomnienia i mi to Duch Święty przypomniał. Chcę się z wami podzielić tym. To jest bardzo proste słowo, ale jakże bardzo praktyczne na każdy dzień. Dlatego, że to owocowanie w Jezusie Chrystusie, to się podoba Ojcu, Bogu. Amen? Bóg Ojciec jest uwielbiony, kiedy my przynosimy owoce, kiedy przynosimy owoce miłości, kiedy nie mówimy, wiecie, kiedy my próbujemy, staramy się coś zrobić, staramy się być uprzejmi, staramy się być cierpliwi, staramy się być mili dla kogoś innego, to tak naprawdę mówimy, Boże, nie potrzebuję Ciebie. Ja jako ten pęd, jako ten krzew, jako ta latorość jestem w stanie sam sobie wyowocować. Popatrz, jak mi to dobrze pójdzie. Popatrz, jak sobie sam poradzę bez Ciebie. I tak naprawdę to obrażamy Boga. Mówimy Bogu prosto w oczy. Mówimy Mu, nie potrzebuję Ciebie. Boże, nie potrzebuję Ciebie. A my tego nie chcemy, wiecie. Ja to teraz tak na światło chcę wyrzucić, żebyśmy zrozumieli, jak bardzo ważne jest, aby być w Nim. Aby schować się w Nim. Być w Jezusie, być w Bogu. Halleluja. Czasami umieć powiedzieć, nie wiem, nie umiem. Nie potrafię, ale możemy razem przyjść do Boga, do Chrystusa. Amen? Halleluja. I to jest cudowne świadectwo, że my możemy każdego dnia, i wiecie, dla mnie to jest jedyne rozwiązanie, to jest jedyna opcja, bo już mam dosyć tego, żeby się starać, żeby się wysilać. Nie jestem w stanie już tego więcej uciągnąć. Nie jestem w stanie, moje plecy są już bardzo przeciążone, więc już nie jestem w stanie wziąć jeszcze jednego ciężaru i nie chcę tego brać. Chcę po prostu zaufać Jemu. Chcę się zanurzyć w Nim. Chcę przyjść do Niego i wiecie, każdy dzień, jak Pan Jezus powiedział, niech każdy dzień weźmie swój krzyż i idzie i naśladuje mnie. Amen? Halleluja. Tak każdego dnia chcę powiedzieć, Panie Jezu, chcę na ten krzyż ukrzyżować moje uczynki. Chcę ukrzyżować moje wysiłki i moje starania. To, że się chcę starać, wiecie, wychodzisz z domu i jesteś taki naładowany, myślisz, ale dzisiaj będę mógł miłować, kochać innych, będę mógł głosić Ewangelię i patrzysz się i ten, który najbardziej na odcisk ci naciska pierwszy, staje na twojej drodze. A i mówisz, może nie dzisiaj, innym razem. Nie,
To jest właśnie swoimi staraniami, swoimi siłami. Ale kiedy jesteś zanurzony w Nim, możesz oczekiwać na Boże Słowo od Niego, od Boga. Amen? Halleluja. Możesz przyjść do Niego i mówić: Boże, Ty jesteś moją siłą, Ty jesteś moją miłością, Ty jesteś miłością, Ty jesteś źródłem miłości, ja się chcę wszczepić w Tobie, w Ciebie i wydać owoc i to będzie Twój owoc. Halleluja. I Tobie przyjdzie chwała. Nie dla mnie, ale dla Ciebie. No bo skąd? Stąd wychodzi źródło, tam przychodzi też z powrotem chwała. Amen. Halleluja. I to jest to, czym chciałbym się z wami podzielić. Trwajcie we mnie. Pan Jezus mówi, jedyna rzecz, która jest najważniejsza dla tych, którzy mnie poznali, dla tych, którzy idą za mną, trwajcie we mnie, a ja w was. I wtedy będziecie owocować. Halleluja. Wiecie, że żadna latorość, żaden pęd nie stara się, nie spina się, wiecie, nie próbuje na wiosnę, mówi tak, wiecie, podskakuje tam w tym pniu i mówi, jak ja teraz w tym roku muszę w szczególny sposób zaowocować, muszę zrobić wszystko, muszę nie zmarznąć, muszę zakwitnąć, muszę, słuchajcie, muszę wziąć wszelkie siły, wszystko muszę skupić, może pożyczyć jeszcze coś od sąsiada, od innego pędu, muszę się skupić. Czy tak robią? Nie. One po prostu trwają. Są wszczepione i oczekują na zaopatrzenie. One po prostu oczekują na zaopatrzenie w cierpliwości i mówią: Panie, Ty jesteś moim źródłem. Halleluja. Panie, jeżeli chcesz mnie użyć, chcę, aby te soki mogły przepływać. Jeśli chcesz mnie użyć, żeby mój sąsiad się nawrócił, daj moje serce, przemień moje serce, aby źródło mogło wypłynąć. Amen? Halleluja. I wiecie, ten sam Jan, który tutaj pisze Ewangelię, w liście Jana pisze takie słowa. List Jana, pierwszy list Jana, 4:16. To nam pomoże, bo to jest tak, jakbyśmy otworzyli następny rozdział Ewangelii Jana. 4:1 Jana, 15 i 16 werset. Jest tak napisane, 15 werset mówi, ktokolwiek przyzna, że Jezus jest Synem Boga, w tym trwa Bóg, a On w Bogu. Popatrzcie się, to jest to samo słowo, które czytaliśmy przed chwilą. I my poznaliśmy, 16 werset czytamy, i my poznaliśmy tę miłość, którą darzy nas Bóg. I zaufaliśmy jej, Bóg jest miłością. Kto trwa w miłości, trwa w Bogu, a Bóg w nim. Amen. Chciałbym to jeszcze raz przeczytać, bo wiecie, ten 16 werset jest wyjątkowy, jest szczególny, jest niesamowity. Powinien być namalowany na wszystkich ścianach. I my poznaliśmy, czyli my tutaj, jak jesteśmy wszyscy i ci, którzy słuchają, my poznaliśmy Jezusa Chrystusa, poznaliśmy tę miłość, którą darzy nas Bóg i zaufaliśmy jej. Bóg jest miłością, to Jezus Chrystus jest miłością. Amen. Kto trwa w miłości, czyli kto trwa w Jezusie, trwa w Bogu, a Bóg w nim. Halleluja. I wiecie, ten werset wyjaśnia nam, czym zależy nasza zależność od Boga. Kto wyzna, że Jezus jest Synem Bożym, amen, ten jest w Bogu. Ten jest w Bogu. Jakie to jest głębokie, jakie to jest mocne. Popatrzcie się też na jeden szczególny szczegół, który ja jako lider modlitwy zawsze chcę powtarzać, jak bardzo ważne jest wyznanie. Jest napisane, kto wyzna, że Jezus jest Synem Bożym. I my możemy sobie pomyśleć, możemy wierzyć w sercu, możemy to mieć głęboko, ale bardzo ważne jest nasze usta. I chciałbym podkreślić na nowo, jak ważna jest Twoja i moja modlitwa. Jak bardzo ważne jest Twoje wyznanie, kiedy wstajesz, kiedy podnosisz ręce i mówisz, Jezus Chrystus jest Synem Bożym. Jezus Chrystus jest jedynym pośrednikiem między Bogiem a ludźmi. Amen. Jezus Chrystus jest jedynym lekarzem. Jezus Chrystus jest jedynym Zbawicielem. Nie ma innego imienia. Amen? I nasze usta, nasze życie jest potrzebne, aby na tej ziemi to ogłaszać. Nie martw się i nie przejmuj się tym, że może ktoś ciebie nie słyszy w tym momencie, ale ważne jest, aby to wypowiadać. Dlatego, że wszelkie moce ciemności, zwierzchności tak samo muszą o tym wiedzieć. Tutaj sobie zaryzykuję powiedzieć taką jedną rzecz. Wiecie, dlaczego na wschodzie i wszędzie, w ogóle chyba większość, jest tak mocna religia islamu? Dlatego, że 4 razy dziennie ogłaszają, że... Co? Nawet mi to nie może przez gardło przejść. Ktoś tam jest Bogiem. 4 razy na całym świecie, wszędzie, gdzie są meczety, ogłaszają to. I chociaż to nie jest prawda, to popatrzcie się, jak mocna jest ta religia. Tak ważne jest ogłaszanie. Tak ważne jest wyznawanie. I kiedy lud Boży wie, co to znaczy wyznawać, czyli wypowiadać na głos,
wypowiadać Boże prawdy, wypowiadać, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym, Jezus Chrystus jest jedynym Zbawicielem, wtedy ta prawda staje się dookoła ciebie. Zauważysz, że nawet możesz to w komorze za zamkniętymi drzwiami wypowiadać na głos, a twoja rodzina zacznie się zmieniać. Amen. Sytuacja się zacznie zmieniać. Zauważcie to, spróbujcie tego i naprawdę chcę was zachęcić. Ja wiem, że to robicie, ale zróbcie to, bo tutaj jest napisane, kto wyzna. Nie ten, kto pomyśli, kto uwierzy, ale jest napisane, kto wyzna. W liście do Rzymian jest napisane, kto uwierzy w sercu i ustami wyzna. Popatrzcie się, znowu jest to samo. Trzeba uwierzyć i trzeba wyznać. Nie wystarczy tylko uwierzyć. My potrzebujemy wypowiadać słowa. I wiecie, tak zastanawiam się, czy Bóg potrzebuje wyznania? Czy Bóg nie jest Bogiem, kiedybyśmy Go nie wyznawali? Tak naprawdę nie potrzebuje, ale żeby ziemia się mogła zmieniać, to potrzebuje ciebie i mnie, abyś wyznawał. Amen. Abyśmy chodzili po ziemi, abyśmy wyznawali, abyśmy przed ludźmi ogłaszali to, że Jezus jest Synem Bożym, że Jezus jest Zbawicielem, że Jezus jest lekarzem. Mówię każdego dnia świadectwo, kiedy mówię, że Jezus mnie uzdrowił, że On mnie wyciągnął. Amen? Że żyję na kredyt, że właściwie może mogło mnie już tutaj nie być na tej ziemi. Dzisiaj taki, wiecie, taki dzień na przykład, wtorek. Mogło mnie tutaj już nie być, ale jestem. Halleluja. Cieszę się, nie wiem jak wy. I słuchajcie, i mogę o tym mówić świadectwo. Mogę mówić, że to Jezus zrobił, to Jezus uzdrowił mnie, to On mnie podniósł, On mi dał siłę, dał mi zdrowie, dał mi głos. Mogłem nie mówić, a mówię, halleluja. I to jest Jego łaska, to jest cudowny Jego dar. Amen? Halleluja, wyznawaj, wyznawaj. I tutaj ten werset to mówi, ale odbiegłem trochę od tematu, bo mówimy o miłości. I chciałbym powiedzieć, że miłość Boża, właśnie po miłości, Bóg chce, żeby byli poznani i Jego dzieci były poznane. Amen? To powiem na koniec, ale trochę was wyprzedziłem teraz. Chciałbym powiedzieć jeszcze o źródle. Chciałbym powiedzieć o tym, że miłość wypływa ze źródła. Miłość nie jest w stanie wziąć się z niczego. Miłość nie jest w stanie się wziąć, tak powiedzmy, że tam gdzieś, wiecie, ktoś tam, człowiek coś spróbuje zrobić. Mogą być uczucia, tak. To może być ładne uczucie, to może być miła atmosfera, to może być coś fajnego, to może być nawet takie romantyczne, to może być jakikolwiek. Ale to nie ma nic wspólnego z miłością, bo miłość jest w Bogu. Amen? Dlatego ludzie tak szukają, wiecie, szukają tu, szukają tam i czym więcej szukają, tym najczęściej bardziej są poranieni. Dlatego dopiero kiedy skosztują, kiedy zobaczą w miłości Bożej, kiedy skosztują jej, zakosztują i zagłębią się, a już naprawdę chwała Bogu, kiedy zakorzenią się jak ten pęd, jak ta latorość, wtedy wszystko inne wydaje się, że jest cudowne. Amen? Wszystko inne Bóg zaczyna układać. I to nie znaczy, że to, wiecie, nie ma od razu tak w jednym momencie. Czasami wystarczy jeden moment, a czasami trzeba poczekać 20 lat. Niektórzy z was zastanowili się, ile będą mieć lat wtedy. Halleluja. Musicie powiedzieć, że wieczność jest dla nas. Nie liczymy na lata, ale powiedzmy, że wieczność jest przed nami. Kiedy chcemy coś zrobić na ziemi, to mówmy o latach. Ale kiedy chcemy powiedzieć o tym, jak Bóg działa, to mówmy, że jest wieczność przed nami. Amen? Bo On nigdy nie przestanie działać. Halleluja. I chcę skupić naszą uwagę, chcę zachęcić was, że nie szukajmy niczego, nie próbujmy niczego, ale chciejmy zakorzenić się w Nim. W Jezusie Chrystusie. Przyjść i powiedzieć, Jezu, potrzebuję Ciebie. Jezu, bez Ciebie nie jestem w stanie polubić nawet mojego sąsiada. No po prostu tak jest, no. Nie jestem w stanie go polubić. Ale proszę Ciebie, przemień moje serce. Zakorzeń mnie mocno w Ciebie. Ukorzeń moje życie w Tobie. I niech Twoja miłość go dotknie. Ty swoją miłością przeze mnie jesteś to w stanie zrobić. Ja sam nie jestem tego w stanie zrobić, choćbym nawet nie wiem skąd zaczerpnął czegokolwiek. Ale Ty przeze mnie, kiedy jestem w Tobie, jesteś w stanie wpłynąć na każdego innego. Amen? Halleluja. I wiecie, to się kłóci z naszym rozumowaniem, bo my chcemy dużo robić swoimi siłami. My bardzo dużo rozumiemy, ale tutaj nie chodzi w ogóle o zrozumienie. Tu chodzi najwięcej o wiarę i zaufanie. Chodzi o to, żeby zaufać Jemu. Amen? Dlatego chciejmy zakorzenić się na nowo. Ja, wiecie, w moim życiu powiedziałam, jakoś przestało się mi to podobać, że moje życie jakoś tak zletniało. Ta miłość stała się taka, wiecie, jak popatrzę na świat i popatrzę na moje życie jako wierzącego człowieka, to za bardzo już nie widzę różnicy. I przeraziłem się tym. Mówię, Boże, zrób coś, proszę Cię. Nie może tak być. I to teraz, nie do jutra, ale teraz, w tym momencie.
potrzebuję. Potrzebuję Twojej zmiany. I wiecie, Duch Święty pokazał mi, że nie zasmucaj mnie. Pytam się, a czym Cię zasmucam? Jak kochasz swoich braci? Jak kochasz swoich bliźnich? Czy Twoja miłość jest naprawdę taka jak w Chrystusie? Czy jesteś w stanie oddać swoje życie za bliźniego? Ups. Za daleko? Może zapłacić za niego rachunek, to już by było dużo. Ale słuchajcie, ja was dzisiaj nie namawiam do wielkich czynów, ja was namawiam do tego i zachęcam, abyśmy zakorzenili się w Nim. Na nowo zanurzyli się w Nim. Zanurzyli się w Nim i powiedzieli, Panie, Ty jesteś Panem. Ty jesteś tym cudownym drzewem, które wydaje owoc. Przeze mnie też. Halleluja. Owoc trwały. Niech to będzie. Niech to się stanie. Jeśli chcesz osobę jakąś postawić na drodze miłości i jestem gotowy, to zrób to. Wiecie, to jest dobry test. Modliliście się kiedyś tak? Nie? Spróbujcie. Pomóż się, jeżeli któraś osoba, nie umiesz jej strawić, nie umiesz jakoś, wiecie, to powiedz, Boże, chcę być gotowy, chcę, żebym to ja był zakorzeniony w Tobie, a tym znakiem będzie to, że Ty tę osobę postawisz na mojej drodze i to Ty się z tą osobą rozmówisz. Amen? Przeze mnie oczywiście. Ale chcę, żebyś to zrobił Ty. Wtedy jest, wiecie, jakie fajne doświadczenie, że nie masz w ogóle poczucia, że to ty coś zrobiłeś. Jesteś zupełnie pewny, że to zrobił Bóg. I to są najlepsze rzeczy. To są najlepsze rzeczy. Wiecie, wtedy Bóg dotyka ludzi. Ja wam powiem takie krótkie świadectwo. Mamy na tydzień, to już mamy w sobotę, to nie za tydzień, restart. Tak? Sobota. 12 godzina na rynku, u Stroniu. I wiecie, teraz starty przez rok, kiedy były, Bóg niesamowicie uczył mnie. Wiecie, z początku to ja byłem tak walcowany doświadczeniami, wiecie, spotkaniami z tymi ludźmi, rozmowami z tymi ludźmi. Czasami mówiłem, Boże, tylko nie stawiaj mi takiej osoby do rozmowy. Przyznam się wam, najczęściej mówiłem, Boże, nie chcę rozmawiać z kobietami. Same kobiety posyłał do mnie. Wiecie, nie wiem, co to za restart był, ale nie było mężczyzn w ogóle do pogadania. Musiałbym, nie wiem, pójść na stadion albo gdzieś tam, same kobiety. Wiecie, bo to jest niezręczne trochę. Kobieta z kobietą umie pogadać, nie? A mężczyzna z kobietą, no co powiesz? Nie zrozumiesz, no. Uczyłem się wysłuchiwać. To mnie niesamowicie wałkowało. Ale powiem wam o pewnym jednym takim zdarzeniu. Modliłem się właśnie tą modlitwą i to było niesamowite, kiedy mówiłem, Panie, chcę, żebyś Ty użył mnie, żebym naprawdę był tym pędem, który jest zasilany Twoją miłością, Twoją obecnością. Żeby to nie było ze mnie, żebym się kiedykolwiek nie musiał pochwalić, że coś zrobiłem, ale żeby to była chwała dla Ciebie, żeby to był owoc dla Ciebie, żeby ktoś kiedyś przyszedł i powiedział, że to jest Twoje dzieło. I miałem taką rozmowę, było takie starsze małżeństwo, którzy zadali mi pytanie. I wiecie, ja taki wyluzowany, że to ja jestem tym wsadzonym, wiecie, zaszczepionym do Jezusa Chrystusa, że ja tutaj nic nie muszę robić, że ja nie muszę w ogóle żadnej odpowiedzialności. Takim byłem rozanielony i podszedłem do nich porozmawiać. I oni mi zadali trudne pytanie i pytali się mnie, a co z czyśćcem? Czyściec, co z tym? I wiecie, ja w tym momencie taki szok przeszedł przez moje życie, no bo coś tam o tym słyszałem, coś tam o tym wiem. Do końca nie wiem, nie umiem tego zrozumieć, ale coś takiego jest. Gdzieś tam w świecie, wiecie, w ogóle czyśćca nie ma, ale gdzieś taki krążą takie plotki. Więc ja się tak patrzę na nich i mówię, nie wiem. Oni takie wielkie oczy zrobili na mnie, jakby chcieli wyskoczyć na mnie. Jak nie wiesz? Jak możesz nie wiedzieć, co z czyśćcem? Ja mówię, nie wiem, nigdy o tym nie słyszałem. Żeby to była prawda. No bo nigdy tak nie słyszałem, żeby to była prawda. Nigdzie tak nie napisane w Biblii. I oni byli oburzeni na mnie, wręcz aż wyskoczyli obydwaj. Mieli chyba kawę czy herbatę, pamiętam, że mało nie wyszło do rozlania tych napoi. I mówię sobie, jak można nie wiedzieć o czymś takim? I mówię, no wiecie, no czytam Słowo Boże, już nie chcę się chwalić, ale przeczytałem go już nieraz i nigdzie takiego czegoś nie znalazłem. I ta kobieta, ta żona tego mężczyzny mówi do niego po imieniu, mówi, no powiedz coś, no co, to nie ma tego w Biblii, czy jest? No ty lepiej wiesz, tak mówi do niego. Zaczęli się kłócić między sobą, słuchajcie.
I on mówi, no prawdopodobnie może nie być. Tak sobie myślę, że to może być nawet wymysł ludzi. Tak powiedział. Wiecie, i oni zaczęli głosić Ewangelię między sobą. A ja się przysłuchiwałem. I ona się go pyta, no to czytałeś Słowo Boże, czytałeś Pismo? Przecież ty wszystko wiesz i czytałeś. No, czytałeś, czy nie czytałeś? On mówi, no chyba tego nie ma jednak. Nie? I oni zaczęli rozmawiać między sobą, a ja się przysłuchiwałem. I Duch Święty działał. Halleluja. I wiecie, na czym się skończyło? Skończyło się na tym, że ja mówię, Boże, czy ja mogę coś wtrącić? Ale nic mi nie przychodziło, więc sobie trwam w tym cudownym pniu, czerpię soki, raduję się. I kiedy oni się tak porozmawiali, no to coś z tym czyśćcem się mnie w końcu ta kobieta pyta. A ja mówię, no mam najprostsze rozwiązanie, mamy Nowe Testamenty, mamy Słowo Boże, Pismo Święte. I najlepiej by było przeczytać i widzieć to na własne oczy, niż słuchać kogoś, mnie na przykład, czy kogoś innego. I oni poszli, wzięli Słowo Boże, Nowe Testamenty. Wiecie, Duch Święty jest niesamowity, zaskakuje nas w różny sposób. Mnie zaskoczył wtedy i wiecie, tak dobrze się czułem, że Bóg jest tak cudowny, że Jego miłość jest niesamowita, że nie musisz się spinać, nie musisz mówić na siłę, nie musisz czegoś, wiecie, dużego tłumaczyć, ale On zaczyna działać. Amen? I wiecie, zastanawiam się, jaka jest Boża miłość. Kiedy czytamy w liście do Koryntian, tam jest napisane, jest cierpliwa, jest dobrotliwa, wszystko znosi, wszystkiemu wierzy. Więc powiedzielibyśmy po świecku, jest taka naiwna, jest taka łatwowierna, jest taka łatwa do zbycia. Wiecie, ale miłość Boża to jest Królestwo Boże, to jest coś niesamowitego. Zauważyliście, że Pan Jezus, kiedy mówił o Królestwie Bożym, że świat jest w ogóle przewrócony do góry nogami? Zauważyliście to? Wiecie, że w świecie, kiedy chcesz coś mieć, to musisz wziąć? Jest tak? A w Królestwie Bożym, jeżeli chcesz otrzymać, to musisz dać. Jest tak? Świat jest przewrócony do góry nogami. Jest zupełnie inaczej. W Królestwie Bożym, jeżeli chcesz żyć, to co? To musisz umrzeć. A w świecie się mówi, no musisz się trzymać rękami, nogami. Kup wszystko co tego, najlepszych lekarzy. Wykup, zaszczep się, cokolwiek. Musisz działać, musisz robić. Chciej żyć, próbuj. Patrz się, kiedy będą jakieś lekarstwo mieć na długowieczność, na przedłużenie życia. A w Królestwie Bożym jest zupełnie inaczej. Jest tak? Jeśli chcesz być największy, o właśnie. Chciałbyś być największy, żeby był sławny, najsławniejszym człowiekiem, to co? Stań się sługą wszystkich. To jest Królestwo Boże. Królestwo Boże ma zupełnie inne zasady. Powiem to inaczej. Świat jest przewrócony do góry nogami. Żyjmy Królestwem Bożym. A w Królestwie Bożym jest najmocniejszą zasadą miłość. Amen? Dlatego, że ona przejdzie do wieczności. Jest taki werset, pamiętacie go? Wiara, nadzieja, miłość. Te trzy. Z nich największa jest miłość. Amen? Ona jest wieczna. Ona przejdzie do wieczności. Ona będzie na zawsze, na wieki. Dlatego chcę was zachęcić jeszcze raz, żebyśmy... Właśnie straciłem czas, kiedy ja to zacząłem. Liczcie to, bo chyba przeciągnę. Więc miłość jest tą mocą, jest tą siłą, która zmienia świat. Słuchajcie, ja bym chciał na koniec zwrócić się i powiedzieć wam o kimś, kto najwięcej, kto najbardziej umie to przedstawić i pokazać. Wiecie, kto to jest? Jezus. Jezus jest niesamowity. Wiecie, ja kocham patrzeć, kocham czytać, kocham oglądać, a wiecie już, jak jakiś serial taki, na przykład The Chosen, jak jest, to ja czasami, no nie powiem beczę, bo ja chyba nie płakałem już nie wiem ile lat, ale jestem wzruszony i jestem pełen podziwu dla tej wyobraźni, bo zawsze sobie tak próbowałem wyobrażać i byłem blisko, słuchajcie, ale to jeszcze przeskoczyło mnie. I kiedyś w pewnym momencie zobaczyłem po przebaczeniu, kiedy Pan Jezus mówił, wiecie, o różnych rzeczach. Ja nie chcę tutaj zmieniać słowa, bo chodzi cały czas o miłość. O miłość, która płynie z Niego, która płynie z Niego, z tego korzenia, z tego pnia. Cudowna Boża miłość, której nie jesteś ani Ty autorem, ani ja, której nie jesteśmy w stanie podrobić, której nie jesteśmy w stanie kupić, ale jesteśmy w stanie być w Nim, aby On mógł przez nas tę miłość wylewać na zewnątrz. Amen? I wiecie, Pan Jezus, kiedy wisiał na krzyżu, wiecie, co on, jak on się modlił?
On się modlił, przebacz im, Ojcze, żeby tego grzechu nie było w ogóle zapisane, co teraz zrobili. Czy wierzycie, że Bóg wysłuchał Jezusa? Ja jestem przekonany, że tak. Popatrzcie się, jaka miłość kierowała Jezusem. On wiedział, że ci ludzie nieświadomie robiąc rzeczy dokładają ręce. On się modli, Boże, aby tego grzechu nie było w ich życiu. Tak naprawdę to powiedział, aby był moment w ich życiu, żeby mogli upamiętać się i skorzystać ze zbawienia. Amen? I tam nawet ten żołnierz, ten nie wiem, czy to był setnik nazwany, czy któryś tam z tych żołnierzy, który jeden był, który włócznią przebijał bok Pana Jezusa, on się nawrócił. On powiedział, zaprawdę ten jest Synem Bożym. Widzicie, jakie wyznanie? Niesamowite wyznanie. Ja wierzę, że wielu ludzi otworzyło oczy, widząc miłość Jezusa Chrystusa. Amen? A potem inny przykład. Czy to też jest miłość? Kiedy faryzeusze przyszli i zarzucali Jezusowi różne rzeczy. I on powiedział, że jesteście jak groby. Jesteście jak groby. Z zewnątrz pięknie. Wyglądacie z zewnątrz pięknie. Ale w środku cuchnie, śmierdzi. Jest śmierć. Czy to było wytknięcie i to było niegrzeczne, czy to była miłość? To była miłość. On mówił prawdę. Powiem to na nasz przykład. Gdyby twój przyjaciel, przechodzisz dzisiaj na przykład ze spotkania i patrzysz się, że dymi się, pali się mu dom, a on sobie telewizor ogląda i nie wie o tym. No to byłoby niezręczne przyjść i powiedzieć, słuchaj, weź jakiś odświeżacz powietrza, włącz, bo tam się dymi, żeby nie śmierdziało w domu, prawda? Tylko byś padł do niego i powiedział, ratuj bliskich i siebie, bo dom ci się pali. Zgadza się? I to by była miłość. I to by była miłość. Amen? I chciałbym powiedzieć, że miłość Boża rozlana jest w sercach naszych, dlatego, że jesteśmy wkorzenieni w Nim, w miłości. Amen? Miłość Boża może przenikać wtedy, kiedy jesteśmy w Nim. Miłość Boża może być widoczna na ulicach, na naszych rodzinach, naszym świecie dookoła, kiedy jesteśmy w Nim. Kiedy na chwilę tylko sobie pozwolę na to, żeby wiecie, zacząć patrzeć na pospolite rzeczy, tak jak w moim przypadku było. Zacząłem patrzeć się, co tam w polityce się kłócą, coś tam, gdy dołożyłem słowo do tego, do tamtego, ktoś tam usłyszałem na coś kogoś bliskiego, kto to robi tak i tak i jeszcze też dołożyłem do tego coś, swoje myśli dołożyłem. A powiem wam jeszcze najlepszy przykład, bo w mojej firmie pracuję z moim synem, a on jest niesamowicie szczery, bezpośredni, kochający. I kiedyś tam, wiecie, robiłem coś i było tak ciężko i tak byłem tam zdenerwowany tą robotą, bo mi to nie szło, że zacisłem zęby swoimi siłami, wszystko powstrzymałem się i wyprostowałem się, kiedy zrobiłem tę robotę i powiedziałem taki nagłos, takie zdanie, że różnie pomyślałem, ale na szczęście tego nie powiedziałem na głos. A tam, wiecie, z drugiego pomieszczenia mój syn krzyczy, ale to też się liczy. To nie znaczy, że, wiecie, zęby zacisłeś. Bóg patrzy na serce. Amen. Mamy być wkorzenieni w Nim. Wkorzenieni w Nim, aby to tryskało, aby to wypływało. I wiecie, chcę was zachęcić do dwóch rzeczy dzisiaj. Na nowo chciejmy każdy dzień ukorzenić swoje życie w Nim. Pan Jezus powiedział, po tym poznają, żeście moi, że miłość wzajemną. Miłość jedni do drugich. Kiedy zobaczą, jak swojego brata, siostrę witasz, jak z nim rozmawiasz w sklepie, na ulicy, to powiedzą, no fajnie by było w takiej społeczności być. Ciekawe, co tam się dzieje. Zgadza się? To jest taki jeden mały przykład. Ale Pan Jezus powiedział wyraźnie, że po tym poznają, jeśli miłość wzajemną mieć będziecie. Jeśli będziesz kochał swojego sąsiada tak, że nie pozwolisz, żeby on poszedł na zatracenie. Kiedy jego dom się pali, tak mówię teraz w cudzysłowie, nie zostawisz, żeby się palił i pomyślisz sobie, no bogaty jest, ma się dobrze, wszystko w porządku, jakiś środek zapachowy, żeby tylko tego swądu nie czuł. Nie, to nie jest miłość. Miłość jest taką, żeby zanieść mu Ewangelię za wszelką cenę, żeby usłyszał, żeby miał możliwość poznać ten cudowny dar Jezusa Chrystusa. Amen. Miłość Chrystusowa. I właśnie to jest część tej miłości, żeby to się wylewało na zewnątrz, kiedy się ukorzenimy w Nim. Kiedy jesteśmy jeszcze bardziej blisko w Nim, wtedy niech to wypływa na zewnątrz. Wtedy mogę iść
na ulicę i nie przejmuje się. Wiecie, zawsze jest taki dreszczyk adrenaliny. Kogo dzisiaj spotkam? Ja miałem największy stres z tym, kiedy pomyślałem sobie, że dużo znajomych tam będzie przychodzić. Ludzi, którzy mnie znają. Dzisiaj to bym chciał, żeby wszyscy znajomi przyszli. Ale za każdym razem pytam się, Boże, chciałbym, żeby Twój przepływ był, żeby to nie było moje wyprodukowane i chcę Cię o to prosić. Chcę, Duchu Święty, żebyś Ty nie był zasmucony. Amen? Żebyś nie był zasmucony dzisiaj przeze mnie, każdego dnia. A jeżeli chcesz tę osobę postawić na mojej drodze dzisiaj i Ty widzisz, że jestem gotowy na to, żeby przekazać Twoją miłość, to zrób to. To postaw tę osobę na mojej drodze. On to zrobi. Kiedy zobaczysz tę osobę, to wiedz, że jesteś gotowy. To On zrobił i to nie jest Twoja zasługa. Nie wiem, co jeszcze mam powiedzieć, ale chciałbym ten list Jana. I my poznaliśmy tę miłość. Wiecie, jakie to jest cudowne. Pierwszy list Jana, 4:16. I my poznaliśmy tę miłość, którą darzy nas Bóg. I zaufaliśmy jej, czyli jesteśmy wkorzenieni w nim. Bóg jest miłością. Amen. Halleluja. Kto trwa w miłości, trwa w Bogu, a Bóg w nim. Wielkie, potężne słowa. Apostoł Jan pisze jeszcze takie jedno zdanie. Gdybyś już nie chciał się ukłonić, nie chciał powiedzieć, że wszystko w porządku w twoim życiu jest, to popatrz się, jak kochasz innych i wtedy możesz powiedzieć, jak kochasz Boga. Dokładnie tak. Powiedział, że ta miara jest zupełnie przejrzysta do tego, żeby powiedzieć, jeżeli chcę powiedzieć, Boże, ja Ciebie kocham, to musisz najpierw skorygować moje serce, czy tak jest z moimi bliźnimi, z braćmi, siostrami, z ludźmi, którzy są wokoło mnie. Zgadza się? Halleluja. Wiecie, to jest może takie bardzo praktyczne, to co dzisiaj chciałem, ale chciałem się bardzo z wami podzielić tym. Bo Bóg dotknął mi na nowo, jak bardzo głęboka, jak wielka jest Jego miłość. Ja o tym nie będę mówił, bo nie jestem w stanie w tych 30 minut. To jest temat na całe życie. Boża miłość. Mówiliśmy o tym, że to przejdzie do wieczności. I będziemy poznawać dalej. Wiecie, najbardziej nie rozumiem tego, jak to będzie, że każdy dzień będę zaskoczony. No, nie wiem, czy tam dni będą w ogóle, ale będę zaskoczony w każdym momencie. Jest napisane, że będziemy poznawać, będziemy poznani tak, jak On nas poznał. Amen. Będziemy poznawać Go w każdym momencie naszego życia. To jest niesamowite. Tutaj nasze poznanie jest cząstkowe i malutkie. Halleluja. Gdyż miłość Boża rozlana jest w sercach naszych. Amen. Więc chciałbym na koniec powiedzieć, że miłość jest owocem. To nie jest coś, co możesz sobie powiesić na swoim życiu i powiedzieć, o, popatrzcie, jak sobie wypracowałem, przyniosłem, kupiłem. Ale to jest coś, co jest z Niego i może na Twoje życie wydać owoc. Prezenty to jest to, jak na choinkę na przykład, nie wiem, czy mogę przypomnieć choinkę, czy to jest w ogóle jakiś... Kiedy na choinkę powiesisz tam cukierki i coś tam, albo na przykład powiesiłbyś pomarańczki, powiesiłabyś pomarańczki. Czy to jest owoc choinki? To jest prezent, to jest dar. To jest dar. Ale kiedy byś miał, albo miała zasadzoną pomarańczkę i zakwitłaby ta pomarańczka i wydała owoc i urosłyby piękne pomarańczki, to co to jest? To jest owoc. To jest naturalne, to jest owoc. I Bóg nie chce, żebyśmy byli takimi choinkami, na których trzeba powiesić prezenty, bo nic tam nie ma. Ale On chce, żebyśmy naturalnie wydawali owoc. I On chce się chwalić Tobą i mną. I chce się chwalić, popatrzcie, jest taki jak ja. Pełen miłości, wydaje owoc. Amen? To jest jeden z owoców, jest owoców wiele. Ale chciałbym Was zachęcić, abyśmy dzisiaj zagłębili się w Nim, w Jezusie Chrystusie. Amen?